Cześć kochani, witam was bardzo, matko jedyna. Witam. Nie umiem tego auto prowadzić, bo nie wiem, że odpowiedza. Witam kochani was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj ta pogoda nie jest za dobra, bo tak trochę sipi. Nie wiem, czy wy rozumiecie, co to znaczy sipi. To znaczy ten taki bardzo, bardzo drobniutki deszczyk pada z nieba. Kropi. No nie, bo kropi to jest trochę mocniejsze, to jest sipi. Matko jedyna. To... Dobra kochani, ale słuchajcie, jedziemy dzisiaj do Energylandii. Słuchajcie, będziemy z Nikolą kupować chyba sobie bilet całoroczny. Mam nadzieję, że się to uda. Ej, chwila, bo ja myślałam, że ten bilet, nie? Jednoroczny to nie jest na jedną osobę. No! Na jedną. Dlaczego też z Nikolą? No z Nikolą jadę kupić bilet, no. Aha. Czyli każdy do osobnego. Co? Ej, ale ja nie wiem, czy ja dobrze paliwo zatankowałam, bo kurczę, zatankowałam sobie za 60 zł, a ostatnio tankowałam za 50 i mi jeszcze trzeba było dokupić, to dokupiłam za 20 i jeszcze zostało. Więc kurczę, ja wam powiem, ja już nie wiem, co z tym paliwem jest, nie rozumiem tego, tak jakby pokazuje mi, że mi ledwo starczy. Co po prostu, ja nie rozumiem tego paliwa, po prostu brak słów. Ja już nawet nie wiem, ile mam tutaj tankować. Ja już się gubię. Natomiast jedziemy do Nerlandii. Ja jestem trochę głodna. Skoczyliśmy jeszcze do Biedry. Kupiliśmy sobie jakieś drobne jedzenie. Bo ja wam powiem, tam się nie opłaca. W sensie opłaca się, bo ceny są takie same jak u nas na mieście. Natomiast nie opłaca się, bo się traci czas. A przecież płacimy tyle hajsu, żeby tam się dostać. Chociaż teraz jak zawalimy, ja wam powiem, bo ja to zawaliłam. Ja na początku tego roku mogłam sobie wziąć bilet całoroczny. Całoroczny. I wtedy bym... Po prostu mniej zapłaciła, w sensie mogła sobie zaoszczędzić, o 700 zł kosztuje. A czemu sobie nie wziąłeś, dopiero jak na początek tego? Czego? No bo pytam ja akurat bilet ważny do końca wakacji, popatrz, bo już dzisiaj 20... który sierpnia? 24 sierpnia. No to akurat będzie koniec wakacji i widzisz, ideolo. A w sumie jeszcze nawet w grudniu, może się uda w grudniu, bo Nikola taki śnieg ci na gęba leci, a ty na tym perionie. Ta i morda już mi tak... W tej gębie wszystkie zęby by ci zamarzły. Jeszcze, że jeszcze zawsze tak drżę na tych kolejkach też w ogóle. A deszcz to mnie będzie dusił jeszcze. Jak tyle razy w tym roku pojedziesz, to teraz już nie możesz już tak ryżyć. Musisz pokazywać, że cię do tej kolejki nie jak jakaś fasola. Jak na tej gimnazjum formule wtedy ostatni raz. Ja już muszę jechać tak bez ślika. No, ty, Nikola w ogóle już na tej formule jedna jechała tak. Poważnie, ja krzyczałam, bo ja już mówię, Nikola, jeszcze trzeba się bawić, bo tu do wyły nie przyjedziemy. A co za siedziemy. Mam nadzieję, że nie będzie burzy, bo jeszcze ten deszcz przeżyje. Ale żeby burzy nie było. Kurczaki. Kurczaki. Jak ty tak mówisz, to sobie cringe. Albo kurka wodna. Nie chodzi, że ten głos... A wiesz co mnie bawi? Jakby srała. Wiesz co mnie bawi, jak Nikola taka jedna moja znamo, niegoda nasza kurde, albo czy nagoda kurna. Kurna. To tak bawi. Kurna Andrzej. Dziękuję, co to miało być jakieś imię Andrzeju? Ale w ogóle taka jeszcze rzecz na koniec, słuchajcie moi drodzy, bo ja... Ja jestem ładna. To też, ale to ja wam powiem tak, ja mam tutaj radio i w tym radiu mam 6 płyt i ja te wszystkie piosenki znam na pamięć, natomiast ja nie umiem podłączyć sobie telefonu z radiem. Po prostu oglądałam wszystkie poradniki i w żadnym poradniku nie ma, bo trzeba połączyć się Bluetooth z... jak to było? Bluetooth trzeba połączyć właśnie z Fordem. I ja wam powiem, ja to zrobiłam. Mam napisane, że połączone z Honor 9. I jakby mój telefon łączy to z tym autem. Natomiast nic nie działa, żadna muzyka, nic. Tylko połączenia. O, tylko połączenia można odbierać. To na dziada ja wam powiem. Po prostu... Ja nie wiem, ja bym chciała sobie piosenki z telefonu posłuchać, bo ja już mam tutaj serdecznie dość tych piosenek, które tutaj kiedyś nagrałam. No dobra kochani, my jedziemy... A ja mam kakałko. No moja siostra sobie zrobiła kakao po prostu. My jedziemy moi drodzy, trzymajcie kciuki, takie jakby spóźnione dosyć. Trzymajcie kciuki, żebyśmy dojechały całe, żeby nie było burzy, bo już ten deszcz przeżyjemy, ale burza jak jest, to nie można jeździć na żadnych tych. No, natomiast jeszcze ostatnia rzecz. Czekajcie, coś miałam powiedzieć. Co to zaś było?
Aha, no trzymajcie kciuki. No dobra, dobra, bo bez sensu zadam już. Nie, bo chciałam coś powiedzieć, ale już zapomniałam, co powiedziałam. Dobra, matko, ale trzęsie. Dobra, kochani, do zobaczenia później. Trzymajcie się, cyk. Cześć, kochani, słuchajcie, no właśnie wracamy. Ja się w sumie przebrałam. W sensie, wy tego nie widzieliście, ale ja się przebrałam, bo było gorąco, a później na sam koniec dopiero zaczął padać deszcz i były takie grzmoty, nie? No, natomiast to było dosłownie na sam koniec, ale udało nam się z Nikolą pójść. Natomiast jaki to był taki dosłownie hardcore, bo jechaliśmy wtedy jak dosłownie... lał deszcz, dosłownie lało. Mega to popoliczka boliło. Natomiast, kochani, nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatnio mówiłam o tym, że w tej Energylandii był taki jeden ziomek, co obsługiwał ten Hyperion i mnie tam jakby zapinał tymi pasami bezpieczeństwa. Kochani, on dzisiaj też był. Przywitał się ze mną, uśmiechnął się do mnie. To było cute. Natomiast słyszałam, że jego kumple... A oni tam w ogóle w komentarzach pisali ostatnio, pod ostatnim filmem jakieś takie rzeczy i no, także to było akurat słodkie, natomiast trochę mi... Ja nie będę ukrywać, mi jest trochę przykro, w sensie, wiecie, ja tego typka w ogóle nie znam ani nic, ale taki mój ziomek, ja wiem, że ja będę za nim tęsknić, natomiast zbiłam z nim sztamy na sam koniec, on powiedział, że miło było mu mnie poznać. No, i jak tam teraz pojadę, to co to będzie? Co to będzie za frajda na Hyperionie, jak tam jego nie będzie? Dobra, ale tak teraz już serio, bo tak tutaj troszkę żartuję, trochę nie wiecie. W każdym żarcie jest cząsteczka prawdy, czy ja dobrze jadę? No, ale w ogóle, bo wiecie, ja jadę autem, to ja tutaj nie mam możliwości, teraz nic nie będę włączać. Natomiast, kochani, ja wam powiem tak, kupiliśmy ten bilet, matkę, na 1500 praktycznie wydaliśmy. Ludzie złoci. No, także masakra, no, także całoroczny, teraz będę mogła tam wracać, no, ale to wiecie, dopiero mi się ten bilet skończy, patrzcie, 24 sierpnia 2023 roku, więc jeszcze trochę zostało do tego, no, i w sumie to, kochani, ja wam powiem, byłyśmy dzisiaj na 21 atrakcji. Przewinęłyśmy między sobą, no, byłyśmy 3 razy na Zadrze i 12 razy na Hyperionie. To był kosmos. No, także fajnie się udało, 12 razy na Hyperionie. Natomiast słuchajcie, ja teraz kupiłam sobie ten bilet, ten właśnie całoroczny. I w ogóle ja teraz będę jechać na dniach do Krakowa z takim swoim znajomym właśnie z Warszawy. Co mówiłam, że właśnie takie fajne ziomeczki tam były, fajni ludzie tam byli w ogóle w tej Warszawie, to później razem poszliśmy, wiecie, na kawę i czy na drinka i fajnie było, na spokojnie. No i mam się z nim teraz właśnie widzieć, miałam się widzieć z dwoma ziomkami, miała też ze mną Nikola jechać, ale ja naprawdę nie wiem jak to zorganizować, bo wyjazd jest pojutrze, nie, przepraszam, dzisiaj jest środa, a wyjazd jest jakby w sobotę, nie wiem jak ja to ogarnę. On mi coś tu pisze, bo ja mu powiedziałam, ja się go zapytałam, o który on by mógł być najwcześniej. O, tutaj jedziemy obok Auschwitz. Ja byłam w Auschwitz w 2015 roku, ja pamiętam, jak tu później przeżywałam. Dosłownie, wiecie, ja to byłam w trzeciej klasie gimnazjum, to był jakoś październik, to już było, wiecie, tak, że pamiętam, padało wtedy w tam Auschwitz, że normalnie była taka smętna pogoda, była tak, dało się wczuć to wszystko. I ja pamiętam, matko, to było takie straszne, jak na ścianach były podbijane paznokcie. Nie, ja po prostu nawet nie mogę o tym myśleć. Natomiast ja później tydzień do siebie dochodziłam, ciągle jakby miałam takie jakby dosłownie koszmary, że mi wchodzą SS-mani do pokoju, że mnie zabierają, że ja jestem w obozie. Naprawdę ja to ogromnie przeżywałam. Ja często jak tutaj jadę, to ściszam muzykę i po prostu za tych ludzi się modlę. Nie umiem jakby słuchać muzyki, jak tutaj jadę, tak zawsze szanuję to miejsce, ludzie złoci. Mam nadzieję, że oni tam wszyscy są teraz w niebie. Dobra, kochani, no ale wracając jeszcze do tego Krakowa. Co mi tutaj, jakiś rower jedzie. Czekajcie, go muszę minąć. Dobra, minęłam go. Co to się tu dzieje? Co to? Czemu ja nic nie widzę na okno? Kurczę, ja miałam włączone ogrzewanie tej szyby, a mi to po chwili przestaje działać. Natomiast wracając, no i właśnie z tym znajomym, bo ten znajomy jest, on jest... zaraz przed Warszawą mieszka, dosłownie on jako 40 minut pociągiem mieszka przed Warszawą. Ja jak jechałam do Warszawy, to ja mijałam właśnie jakby jego miejscowość. I on, przepraszam, teraz mi się odbija frytkami z maka.
To ja właśnie miałam jego miejscowość, no i tak właśnie ogarniamy, jak to zorganizować, bo on powiedział, że on by też chciał jechać właśnie do Energylandii, bo skoro już będzie tutaj właśnie w okolicach Małopolski, znaczy w okolicach, no w Małopolsce, a że z Krakowa do Zatoru, do Energylandii jest, jest dosłownie autobus, dosłownie, który podwozi dosłownie pod Energylandię, no to kurczę, dlaczego by nie spróbować, tylko musimy to tak zgrać, żeby to i czasowo, i finansowo miało sens, a nie, że pojedziemy, przejedziemy się na dwóch tych i wrócimy do domu. No ja to muszę jakoś tak ogarnąć z nim, no ja w ogóle dużo rzeczy mam ogarnąć i ja nie mam kiedy nawet filmików montować, to jest w ogóle cud, że ten filmik też powstaje, no to jest wszystko tak wbiegło ostatnimi czasy, no. Dobra kochani, to chyba na tyle, dziękuję bardzo za wysłuchanie, mam nadzieję, że ze mną ubolewać, że już tego przystojniaka nigdy nie zobaczę. Taki cringe. Trochę musiało cringe'em zajać, no przecież ja bym nie... Ale mi lało. Przecież ja bym nie była Nike'ą, gdybym nie robiła cringe'u. Dobrze kochani, to trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie, wszystkich buziaki przesyłam.